Cześć, nazywamy się Powsigirki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Jak tylko na polskim rynku pojawiły się pierwsze modele nowego Royal Enfield Himalayan 452, mieliśmy możliwość sprawdzenia, co producent zmienił w porównaniu z poprzednią wersją, jak spisują się na twardym, jak radzą sobie w offroadzie, no i najważniejsze, to jak nam przypasują do długodystansowego podróżowania w tym sezonie. Zapraszamy Was na nasze pierwsze wrażenia po kilku dniach jazdy nowymi Royal Enfield Himalayan 452. To co? To co? Mamy 4 dni za sobą. Widzicie, nie? Nowy model, poprzedni model. Twoje wrażenie? Uważam, że to był w ogóle bardzo dobry pomysł, żeby wziąć obydwa. Tak. I starego, i nowego. Bo to tak, przesiadając się z chwili na chwilę, w jednym dniu, łatwiej jest zobaczyć różnicę i kontrast. Każdy z nas ma swoje zdanie na temat jednego i drugiego. Natomiast tak, my nie będziemy się rozwodzić na temat danych pojemności silnika. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie poczyta w internecie. Ja myślę, że w ogóle jak już one było wiadomo, że będzie nowy, to chyba każdy dokładnie zlustrował cały internet. Było tych informacji bardzo dużo, więc dane techniczne każdy ma, myślę, że tutaj. Tak, nawet w jednym paluszku. A nawet i gdyby. To nie o to chodzi. No właśnie, to chodzi o feel, poczucie, klimat. To, że zsiadasz i mówisz chcę, nie chcę. Kocham, nie kocham. A może trochę kocham, a może tylko... A może uwielbiam. To o to chodzi w tych motocyklach, a nie o dane fabryczne. Wiesz co, ja bym zaczął od tego, w sensie takim, że jak w zeszłym roku jeździliśmy po Polsce, śmigaliśmy na tym i na skramie, to było super. Nie? Każdy, kto nas pyta, było ekstra. Te motocykle odblokowują głowę. Wjeżdżasz, gdzie chcesz, robisz, co chcesz, zawrócisz, zawsze jedziesz. Było parę minusów. Jednym z głównych było zawieszenie i brak mocy, albo zbyt niska moc. No u mnie jeszcze jeden brak konkretnych hamulców przednich. A, nie, prawda. Okay, ale przedni hamulec pozostawiał wiele do życzenia, co no, czasami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak, znaczy, duży minus. Hamowanie trzeba przewidywać tak ze 100 metrów do przodu. No ale przy nieprzewidywanym to było różnie. Dobra. Ale generalnie dały nam ogromny flow, nie? I frajdę. W moim przypadku to była na pewno miłość od pierwszego wejrzenia. Dlatego też tak się podpalaliśmy na nowy. I teraz tak, no skoro mówisz, że ja mam pierwszy, to ja bardzo chętnie pierwszy. Dlatego, że ja jestem zachwycony tym motocyklem i koniec, kropka, może się dalej nie oglądać. Dlaczego? Jeżeli zapytacie, jaka największa zmiana, to wcale moim zdaniem nie silnik, a zawieszenie. To zawieszenie, to jest nieważne, że tam jest szoła. Oczywiście ma to znaczenie pod kątem jakości, ale ono, ten motocykl w zakrętach na asfalcie się tak mocno, tak dobrze trzyma,
że ja odkręcam do końca i jadę. Dziury, nierówności, teren, shooter, błoto, on cały czas pięknie wybiera i super się trzyma przy jego wadze, czyli niecałe 200 kg. I moim zdaniem to właśnie zawieszenie robi największą robotę, bo tym motocyklem chce się po prostu jeździć. Ja zresztą ci mówię. A to zostało zmienione, że tak świetnie się prowadzi go w zakręcie. No kompletnie nowe zawieszenie jest. Nawet nie zostało to nic zmienione. To zawieszenie, to, nawet to nie jest, się fajnie zakręca. To nawet nie jest przeprojektowane, to nawet nie jest zmienione. To jest nowe zupełnie zawieszenie od zera. Tak, to jak ktoś powiedział, że to moto zostało troszkę unowocześnione, nie, albo nie wiem, dopracowane. Nie. Na nas tak to uważamy, że po prostu to jest zupełnie inne moto. Że nawet wygląda, one się bardzo różnią od siebie. Tak. No to jest taki stary, to jest ratre, taki stary Himek, taki dziadek, taki osiołek, taki indyjski motocykl, a to już jest taki bardziej europejski, technologicznie nowoczesny. Tak, i pewnie dzisiaj nie powiem o mnóstwie innych rzeczy, ale o to tam gdzieś pewnie w trakcie jazdy było mówione. Natomiast jeżeli, dobra, mówimy zawieszenie, to już w ramach tego zawieszenia te hamulce, o których wspomniałaś, nie? Brzytwa. No, są normalne, znaczy kotek, brzytwa. W sensie takim, w Afryce podobnie Afryka się zatrzymuje jak Himek, nie? W sensie takim, że hamujesz, jest, stoi. Przy czym tutaj jest bardzo fajnie zrównoważony przedni versus tylny i tylny jest bardzo mocny, nie za mocny, szeroka stopka i to daje taką pewność w terenie. Fajna rzecz. To druga rzecz, o której mówiliśmy, to jest silnik. Też zupełnie nowy, chłodzony cieczą. Nieważne, poczytajcie jak chcecie, to jest dla nas nieistotne. Najważniejsze jest to, że jak chcesz wyprzedzić samochód jadący 90 na godzinę, to to zrobisz chwilę, moment, jesteś przed tym autem. Tutaj... Trzeba się było przymierzać. No, także na duży plus na pewno. No, to... Jest więcej mocy, przyspieszenie dużo szybsze. No dobrze, co my tu robimy? Skoro mamy dwa Chinki... Będziemy się ścigać? Tak, będziemy się ścigać. Skoro mamy dwa Chinki, chcemy zobaczyć, jak w naturalnym odczuciu, a nie danych fabrycznych, przyspieszają te motocykle. Oczywiście to też zależy od umiejętności jeźdźca, ale ja to mam najlepszego jeźdźca i wariata drogowego, w związku z czym na pewno co do umiejętności nie mam uwag. Więc stajemy i patrzymy, kto pierwszy osiągnie 120. Umówmy się do 120, bo wiadomo, że ten silnik jest mniejszy i ma mniejszą moc, więc nie ma sensu go żyłować do 140, bo tamten wiadomo, że go odstawi. Ale na razie zobaczmy do 120, jak się zachowują dwa Chinki. Mamy pustą drogę, może w ciągu 5 minut przejechały dwa samochody, tam jedzie jeszcze jeden i lecimy. Zobaczcie, gdzie jest Agnieszka. Ale w terenie jest jeszcze jedna rzecz. Ten Himek zupełnie inaczej pracuje i ten oczywiście, jeżeli chodzi o pracę silnika. Ja uwielbiam, jak on pracuje na dwójce i trójce, tak sobie pyrkocze delikatnie i nawet jeżeli jedziecie w trudniejszym terenie, są jakieś kamienie i inne rzeczy, puszczacie sobie, wrzucacie dwójkę i on sobie w ten sposób powolutku jedzie, macie pełną kontrolę nad wszystkim. Dzisiaj zresztą wjeżdżaliśmy na taką górkę i co, no i wszystko było dobrze. Także zobaczymy jak z żywotnością, z innymi rzeczami, na pewno przetestujemy, no bo trochę pojeździmy. To może teraz ja? Proszę cię bardzo. No ja tak jak mówiłam, pierwsze wrażenie mówią, że jest najważniejsze. Akurat uważam, że można je drugie zrobić dobre. No ja zapałałam miłością do starego Chimka już jakiś czas temu i ta miłość nadal trwa. I nadal trwa i mimo tego, że jest to dziadziuś, nie ma tyle mocy i gorzej wchodzi w zakręty i ma jeszcze dużo, dużo różnych takich rzeczy, których nie ma nowy, to ja nadal kocham starego. Dlaczego? No i trudno. Tak to jest. I to jest tak, jak parę osób powiedziało, to jest motocykl, który odblokowuje głowę i w moim przypadku faktycznie jest to motocykl, którego po prostu, który mi gdzieś tam daje takie poczucie takiej swobody i nie wiem, jest mi na nim po prostu łatwiej. Mimo tego, co jest paradoksalne, że one ważą niby tyle samo. Nawet tam ten 3 kilo mniej, to jest nieważne. O 2 kilogramach czy 3, bo to w ogóle żadna różnica. To jakby i tak na takich ciasnych zakrętach, na jakichś takich wolnych manewrach. W terenie. Tak, bo jeżeli chodzi o taką jazdę na asfalcie, to jakby to jest
po prostu cudo, złoto, miód, natomiast Afryka, którą jeżdżę, też jest cud, złoto, miód. Bardziej chodzi o to, że właśnie kiedy zdarzy się wysoka górka, jakieś korzenie, jakieś nierówne zjazdy, żeby mieć tą odwagę, żeby zrobić coś, co się umie, a czasami głowa blokuje. No i sorry, na ten moment, myślę, że to jest zbyt krótki czas, jakby nowy Himek nie dał mi tego, od tego poczucia takiego, jednak na tym dużo się pewniej czuję. A jesteś w stanie powiedzieć, z czego to może wynikać? No, mimo wszystko, no, to nie jest tylko moja ocena, że na wąskich, na ciasnych manewrach, na postoju, na, nie wiem, podnoszeniu, no bo to wiadomo, ale nawet na takich ciasnych zakrętach, on taki, daje takie poczucie, że jest cięższy, no po prostu. To jest ciekawe, nie? Bo o ile... Tu mamy inne zdanie kompletnie, znaczy prawie. Bo ja się zgodzę, że przy podnoszeniu jest trudniej, a to jest za chwilę o stopce, nie? Bo to jest w ogóle, to mi łeb trochę rozwaliło. Natomiast przy wolnych manewrach ja kompletnie nie czuję. Dzisiaj wiecie, jechaliśmy pod górkę. Dlatego każdy z nas mówi o swoich odczuciach. No. Tak jest, że jeżeli stoisz na wąskiej drodze i nie masz jak zakręcić, nie zrobię tego na biodrze póki co jeszcze przy takim motocyklu, bo może na takim malutkim już próbowałam, na tym większym jeszcze nie, i muszę podjechać lekko pod górkę na pobocze, która mnie wyprowadzi do tyłu i zepchnie w drugą stronę, tym zrobię to za pierwszym razem bez żadnego zastanawiania się. Tutaj mam opór i mimo wszystko no ja przy takich manewrach czuję różnicę ciężkości. Naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Ja ją po prostu czuję. No i, no i tyle po prostu. Daję mu szansę, bo oczywiście ten, który jest zamówiony, czyli Comet White, jest przecudny, przepiękny, bardzo ładnie wygląda. To, jak się sprawuje na trasie, bardzo gdzieś tam zachęca do tego, żeby jednak spróbować i dać mu szansę na ten sezon. Ale ciekawa jestem faktycznie, jak to będzie wyglądało. No jakby nie przywiązuje się do motocykli, więc zobaczymy, ale daję mu szansę, żeby go pokochać i zobaczymy. No to jest znowuż ciekawe, nie? Bo to jest pierwszy motocykl, no dobra, ten też, okej. Którym gdzie nie wjadę, gdzie nie zawrócę, to czuję się pewnie i czuję się dobrze, nie? Do tego stopnia, że jak jechaliśmy, pamiętasz, u nas koło domu przez las, takimi ścieżkami, wiecie, na szerokość kierownicy, że tam piesi chodzili w środku lasu. To ja ci powiedziałem, wyjechaliśmy z tego lasu, mówię, ja cię kręcę rower. Taki zwrotny. No, ale ja jechałam akurat na starym. Ja wiem, wiem, wiem. Że rower. Wiem, a jechałem na tym i po prostu miałem takie wrażenie, że jest tak zwrotny, tak pozwala manewrować, że no po prostu odblokowuje znowuż mi głowę, nie? Jaka gulka po tym piasku ci się jeździ Himeczkiem? Cudownie. Starym, tak. Wychodzimy poza strefę komfortu. Yeah! Zobaczymy, czy się wkupi nowy w moje łaski. Póki co nie mamy chemii. No co? No to, to... Stópka, bo jeszcze bo zapomnimy, a mówiliśmy o stópce. Tak. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że nieraz pokażemy wam. On bardzo mocno się kładzie i oni zaprojektowali tą stópkę w taki trochę dziwny sposób. Ona się tak bardzo mocno wygina do przodu, co powoduje, że on zdecydowanie bardziej się kładzie. No i co o tej stópce? Jak ty się jakby podchodzisz do niego? Jak zwykle to ma plusy i minusy. No minusem jest to, że jeżeli stoimy na grząskim terenie albo w trawie, to nawet stosując pewne manewry, czyli wykręcenie kierownicy w prawo i prostując ją i jednocześnie podnosząc motocykl, damy radę, ale to na twardej płaszczyźnie, mówię, w jakimś miękkim podłożu, to i tak się nie sprawdza, jest bardzo ciężko przynajmniej mi podnieść ten motocykl. Ale w takim grząskim terenie ona tak czy owak, no co, nie zapada się. No właśnie. Wiecie, chodzi o to, że ona jest zaprojektowana w ten sposób, że jest tak wygięta, co powoduje, że dzisiaj byliśmy na pustyni błędowskiej. Ja praktycznie rzuciłem motocykl i on się nie zapadł. Ta siła prawdopodobnie jest rozłożona w taki sposób, że on się nie zapada i gdzie nie stanę, ja po prostu wystawiam nóżkę, kładę motocykl i się w ogóle nie boję, no, że on się położy. W większości motocykli, jak staniesz na nierównym terenie, gdzie ta po lewej stronie jednak jest pagórek, czy jest wyżej, no to już się nie postawi na prostej nóżce. Tutaj spokojnie można go... 100% no gorzej, stawiania na nóżce. Jak z lewej strony jest niżej, no to już wtedy w ogóle on prawie, że leży. Natomiast położysz go i on się fajnie trzyma. Ale nie podniesiesz. Ale nie podniesiesz. Znaczy ja podniosę, ty nie podniesiesz. No i oczywiście wiadomo, że jak motocykl w ten sposób leży na nóżce, tego trudniej podnieść. Natomiast chłopaki zrobili to tak, że naprawdę się nie zapada. Nigdzie jeszcze. Póki co. Może kiedyś się zapadnie. Zobaczymy.
Inne rzeczy typu, wiecie, lampy, LEDy, nie LEDy, zobaczcie, jest fajnie, jest dużo lepiej, jest, no jest nowocześnie. Tyle, koniec, kropka. A z drugiej strony jest bardzo prosto. Chcecie sobie wyregulować poziom świecenia przedniej lampy, robicie to jedną śrubką. Dźwignie, wszystko, no trochę tak, tam się mówiło, że jest opornie, tu jest nowocześnie i prosto, jak się popsuje w Kazachstanie, idę o zakład, że przysłowiowy pan Kaziu to naprawi. W różnych miejscach. No na pewno dla osób podróżujących gdzieś dalej większa, wyższa szybka by się przydała. A, co do akcesoriów, tak, masz rację. Wyższa szybka to jest jedna rzecz, my już zamówiliśmy. Handbary, no to jest druga rzecz, którą na pewno potrzebujemy. No i parę, no jakaś osłona jeszcze silnika, bo tutaj jest częściowo aluminiowo-plastikowa. Tego typu drobne rzeczy. Ale szybka na pewno. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, która akurat mi przeszkadza. Zobaczymy jak to... No już się też uczę tej rzeczy. Czyli to, że bardzo późno łapie... Sprzęgło. No i dla mnie jest to uciążliwe. No uczę się bez sprzęgła przerzucać biegi, bo można. Prawie jak quick shifter tutaj. Tak. To działa, więc można. Ale przy ruszaniu tak czy owak trochę mnie kciuk boli. Klamka jest dla mnie dosyć daleko też w ogóle. No, to jest i ciekawe. Tutaj... I słuchajcie, teraz a propos. Tak, sprzęgło bierze późno. Natomiast biegi chodzą tak, jak masełko. Tak. Prawda. Jedynka, dwójka, trójka. Tak naprawdę tutaj ja się śmieję, że nie ma quick shiftera, ale on jest, bo poza jedynką reszta idzie bez sprzęgła w góra-dół. Ale co do klamki, klamka jest gięta, co powoduje, że ona jest moim zdaniem bliżej od ręki niż dalej w porównaniu z poprzednim modelem i chodzi zdecydowanie łagodniej, mniej siły trzeba użyć. A widzicie, jaki zupełnie inny odbiór. Nie? Okej, okay. Wyświetlacz genialny. Przepiękny, mapy Google'a wyświetlają się bardzo płynnie. Bardzo widoczny w ogóle. Bardzo widoczny. To jest kwestia zeskanowania sieci Wi-Fi. On to robi w chwilę i od razu macie mapy Google'a na wyświetlaczu. Jedyna rzecz, trzeba mieć niestety włączony ekran w telefonie. Nie można go zupełnie wyłączyć. Dwa poziomy siedziska powodują też, że jest fajny dla osób wyższych i niższych. Ja mam 1,68 m przy niższym położeniu siedziska. Była tam różnica, stopę, nie? Stopę zupełnie na płasko, co też powoduje takie większe poczucie bezpieczeństwa, jak jest na niższym i tej stopie płaskiej, więc to jest fajne. I jeszcze pozycja w jeździe na stojąco. Genialna. Akurat u nas obydwu to się sprawdziło. Genialna. Jest genialna. Ja też się świetnie czułam na stojąco. A propos siedziska, pamiętam pierwszy dzień jechałaś na podwyższonym i kompletnie ci nie leżał ten motocykl. Ja potem dopiero skumałem, że jest podwyższone, obniżyłem i było lepiej? Było lepiej, ale też, żeby była jasność. Dla mnie ten motocykl jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o jazdę na asfalcie, również o jazdę w terenie, po jakichś dołach, pagórkach, nawet piasku czy tam błocie, nie ma znaczenia. Dla mnie jedyna obawa jest taka, że przy ciastych manewrach, przy wolnej jeździe, przy nawet poruszaniu się nim, cofaniu do przodu bez gazu, kiedy on się nie rusza samoczynnie, daje... Tu się obawiasz jeszcze. Tak. Dobra. No, dla mnie jest to jest klockiem. No, nie Agula, to moim zdaniem to jest kwestia pojeżdżenia, nie? To jest kwestia pojeżdżenia, wyczucia tej, no nie wiem, nazwijmy to środka ciężkości, zwał jak zwał, nieistotne. Ja nie umiem jeździć, muszę się po prostu nauczyć. Bardzo dobrze umiem jeździć, objeżdżenia się z tym motocyklem. Ale mamy chłopaków, którzy nam w tym roku pomogą w wyspecjalizowaniu się w jeździe w różnych terenach, także będziemy działać. Aguś cały czas twierdzi, że na poprzednim jej się lepiej jeździło i że jest lżejszy, chociaż jest odwrotnie na papierze. Ja myślę, że to jest cały czas głowa, więc ona teraz próbuje udowodnić swojej głowie, że jest inaczej. Pojechała tam, bo tu jest taki kawałek dość, może nie jest to piasek, ale taki żwirek, nie wiem, generalnie jest to dość grząskie. I w momencie, gdy jechaliśmy, ja jechałem na poprzednim modelu, ona jechała na 450, to jak kaczuszka bała się, ale wsiadła teraz na poprzedni i jechała już zupełnie inaczej, także zobaczymy. Po to mamy te parę dni, żeby sprawdzić, jak to faktycznie jest. No i co? Jakie wrażenia? Ale jakie wrażenia? No to ja wiem, że to jest kwestia głowy, no ale skoro tym mi się łatwiej manewruje, bo ja wiem, że one mogą mieć tą samą wagę, ale mimo wszystko
tym się naszarpałam. I dlatego się denerwowałam i nie jechałam, bo on mi, mimo wszystko prowadząc go, on mi się wydaje cięższy. A wiesz dlaczego, koteczku? Mogę coś ci powiedzieć? Tym ewidentnie na kamerze było widać, że jedziesz szybciej, bo ci głowa pozwala. Tamtym jechałeś wolniej, więc bardziej cię rzucało. Dobrze, mamy parę dni, popróbujemy. Ale zawróciłaś, uparciuchu. I ja myślę, że w ogóle tak podsumowując, tutaj naprawdę cena versus jakość, wygląd, technologia. Spodziewaliśmy się, że ten motocykl w ogóle będzie droższy niż ten stary znacznie, a jest moim zdaniem nieznacznie. Cena versus jakość i to, co daje ten motocykl, to jest bajka. To on jest za darmo. Tak, jak to wiele osób tutaj na różnych kanałach mówili, że naprawdę nie trzeba mieć motocykla za 100 albo 150 tysięcy. To jest właśnie przykład tego, że naprawdę można, daje radę. Tak, ja ci powiem inaczej. Ty przed chwilą na początku powiedziałaś, że jeździ tak samo jak twój inny motocykl, a ten inny motocykl to jest 2,5 tego motocykla, nie? Więc naprawdę bajecznie się zachowuje. O zawieszeniu też już mówiliśmy. Natomiast wiecie co, ja sobie tak zawsze myślę, że to jest też kwestia tego, że ja wstaję rano i czy mam radochę i chcę jechać, czy nie mam tej radochy, nie? To jest zresztą podobnie jak kwestia bardzo subiektywna wyglądu. To jest jedyny czarny motocykl. Ja nie lubię czarnych motocykli. To jest jedyny czarny motocykl, który mi się tak podoba, że ja mogę na niego patrzeć 24 na dobę. A Agula uwielbia czarne motocykle i wybrała? Wybrałam białe Comet White. No. Już widzę ten, jak jest strasznie mocno zakurzony. Pięknie wygląda, ale jest mocno zakurzony już po paru chwilach. Adventure! Matowa Afryka czarna. Tak, na nim brudu nie widać. Jestem ciekawa, jak będzie ten Comet White. Jest przepiękny, ludzie. No jest przepiękny. No, nie, uwielbiam ten motocykl. Może dobrze, że tak się dobraliśmy, przynajmniej widać, że jest balans, mężczyźni mogą mieć różne zdanie, ale jestem też ciekawa, jak to będzie po dłuższym dystansie, po objeżdżeniu się trochę z tym motocyklem, jak to będzie za parę miesięcy, czy po dwóch na przykład wyjazdach, jak się zmieni ta recenzja, albo jak się zmieni ta opinia na temat tego motocykla. Tu jest jeszcze jedna rzecz. To jest taka, dzisiaj pojechałem na stację, nie, po zakupy. To jest motocykl, do którego podchodzę, wrzucam kluczyk, wsiadam, jadę. Podjeżdżam na stację, rzucam go w cudzysłowie pod krawężnik, idę, kupuję, zakładam plecak, zdejmuję, wsiadam, wracam. To znaczy, że ten tobie odblokował głowę? Kompletnie. Nie myślę, nie zastanawiam się, czy ja tu zawrócę, czy w ogóle jakieś różne inne rzeczy, które zdarzają się przy dużo większych i cięższych motocyklach, a jednocześnie na trasie pozwala mi jeździć tak, jak tego chcę i więcej na razie nie potrzebuję. Czyli co, no może po prostu ty powinieneś zostać, ja powinnam zostać przy starym, a ty przy nowym. Zobaczymy, ale wiesz co, myślę, że tak czy inaczej powinnaś, tak jak ustaliliśmy, nie? Że w tym sezonie popróbuj sobie nowy, ja już jestem przekonany, mi tam nie trzeba dużo mówić, ale popróbuj sobie nowy, a jak co, to zawsze możesz wrócić do starego. Może już nie być, bo słyszałam, że tylko 4 sztuki zostało. No to zabukujemy jeden, pogadamy tam, to przytrzymają. No dobrze, jak macie ochotę, spróbujcie sami. Ja wiem, że salony mają do dyspozycji testówki, także można się zapisać, pojeździć, przekonać się. A my zgrzytamy zębami i czekamy na nasze egzemplarze, no bo ja już bym chciał codziennie. Tak, a ja bym już chciała dać nowemu szansę, żeby dał się pokochać. No, to dobra. Jakby co, wrzućcie pytania, piszcie. Jeżeli, bo myśmy dużo nie powiedzieli o jakichś konkretach, w sensie, nie wiem, wyświetlacz, ile nitów, jakieś inne rzeczy, to jest kompletnie nieistotne, to ma być frajda z jazdy, ale jak będziecie mieli takie pytania, zadajcie je w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Jak nie będziemy znali, to też znajdziemy odpowiedź. Nie? To co? Lewa w górę.